Ale nie myśl, że użyjesz tego, żeby ze mnie wydobyć więcej informacji. I tu się mylisz, skarbie. Panie Wright, co to oznacza? Czy to nie jest rękawica baseballowa? Co? Rękawica baseballowa? Czyż nie wygląda pysznie? Chcesz gryza? O mój Boże, Felix, uwielbiam cię czasami też. No... banan! Chcesz banana? Tak dziapaj te paluszki! Pyszne, żryj to! To jest przepyszne! Tak! Mogę się z tego śmiać godzinami, ale chyba muszę przestać, bo to się zrobi po chwili nudne. Okej, wysoki sądzie, to chyba udowadnia jeden bardzo ważny fakt. Że ten świadek... kocha banany, a czy... nie, w sumie jestem ciekaw, co się stanie, jak to wybiorę. Ja to wybieram. Mr. Wellington kocha duże banany. No, nie osądzam. Musiałem. Nick? Chyba zauważyłeś te chłodne spojrzenia, które ci wszyscy dają? Co ty masz na myśli? Może żebyś wiedział, że bardziej lubię truskawki niż banany. O, więc takie są twoje fetysze czy coś? Dobra, jak mówię, nie osądzam, Jezu Chryste. Nie, naprawdę, sorry. Po tym, jak słyszałem o bananach, musiałem to wybrać. Nie było żadnej innej opcji. No, raczej najbardziej logiczne jest to, że po prostu ma kiepski wzrok. Więc jak kiepsko jest swoim wzrokiem? Ha? No ale, no jak, co? Ty, czemu się o to pytasz tak z nienacka? Wysoki sądzie! Bardzo łatwo jest pomylić rękawice z kiścią bananów! W twoim małym świecie może. No, sędzia to akurat nie popiera z tym, naprawdę. Ty, jesteś jednym z tych ludzi, tak, wiesz o czym mówię. Tak, ci ludzie, którzy odrzucili Galileusza, coś tam, możliwości na końcu... Nie wiem, głównie czytam to, co jest na czerwono, bo tylko to mi się rzuca w oczy. I dlatego spytałem się, jak kiepsko jest twoim wzrokiem? 20 na 25. Więc pewnie powiesz mi, że to jest kiepsko, co nie? Więc czemu w takim razie dzisiaj nie nosisz okularów? To znaczy, bo... niedawno je zgubiłem, widzisz? Oczywiście, planowałem wkrótce załatwić sobie nową parę. No ale wiesz, moje okulary nie są zwykłe, żeby je zastąpić. A w trakcie przestępstwa? To czy wtedy miałeś okulary na sobie? Ej, nie udusz się tym. Twoja szyja się przez chwilę zrobiła z 3 razy cieńsza? Jesteś bezlitosnym, złym człowiekiem. Jak ci, którzy odrzucili Joannę d'Arc. Ta, to wszystko i tak się do tego sprowadza, że... no... że nie nosiłeś okularów w tamtej chwili. I w związku z tym... tożsamość kobiety na miejscu zbrodni i tożsamość oskarżonej nie może być udowodniona, że to jest to samo. Ale różnica wysokości wynosiła tylko 9 stóp. To było bardzo możliwe dla niego, żeby zobaczyć stąd twarz sprawcy stojącego na górnej ścieżce. Świadku, proszę bądź bardziej precyzyjny w swoich zeznaniach. Pamiętaj, tutaj chodzi o życie osoby. Tak, wysoki sądzie. A więc proszę, kontynuuj swoje zeznania. Proszę, powiedz sądowi, co się stało potem. W momencie po tym, jak byłeś świadkiem przestępstwa. Okej, co się stanie? Więcej bananów? Czy innych absurdów, które ten gość widział źle, bo brak okularów, czy coś takiego? Okej, więc co mamy tym razem? Dziewczyna na górnej ścieżce uciekła, jak tylko się zorientowała, że ja tam byłem. I potem natychmiast zadzwoniłem po policję, żeby zgłosić przestępstwo.
Musiała być godzina 6:45, kiedy zadzwoniłem. Muszę mieć dużo wolnego czasu w swoich rękach, skoro pojawili się w ciągu 10 minut. Więc osoba, która cię widziała na górnej ścieżce, zjęła stamtąd. Tak, to się zgadza. I dlatego nawet ktoś bez nadzwyczajnego mózgu jak mój jest w stanie pojąć to, że ta dziewczyna jest mordercą. Z przyjemnością. Owszem, z przyjemnością. Dobra, więc zobaczmy. Uciekła, jak tylko się zorientowała, że ja byłem na miejscu. Powiedz coś więcej o tym, może. Uciekła? No, tak po prostu? Tak, uciekła. Widziała mnie. I uciekła, jak ptaszek z gniazda, no, którym ona zresztą pewnie jest. O, przepraszam. Czy ta gra słów była zbyt trudna dla kogoś z edukacją z niższych sfer? Bird. Ptaszek. Aha! Swan. Właściwie to mi zajęło parę sekund, żeby to zrozumieć. Zresztą, jeżeli ona uciekła w momencie, kiedy cię widziała, więc jak byłeś w stanie stwierdzić, że to jest mój klient? Pain na ratunek. No... To nie odpowiada na pytanie, jak on był w stanie stwierdzić, więc... Dobra, panie sędzio, idziemy dalej, niech tak będzie. Okej, natychmiast zadzwonił po policję. Natychmiast? W sensie? No w sensie, natychmiast. Znaczy, oczywiście, mogła minąć minuta czy coś, ale... To jest obowiązek każdego dobrego mieszkańca. A może tego nie nauczyli cię w twojej żałosnej szkole? I ty myślisz, że ludzie uczą się, jak dzwonić po policję w koledżu? Hejnik, myślę, że dobrze byłoby teraz, żebyś zerknął na zapisy sądu na sekundkę. A Maja tutaj coś kombinuje. 6:45, kiedy zadzwoni. Hold it! Więc skąd wiesz, która to była godzina? Ten detektyw mi powiedział, wiesz, o którym mówię? Ten z tym płaszczem, który sprawia, że on wygląda, jakby był wyrzutkiem ze szkoły bez imienia? Hej, koleżko! Ja zdałem z całkiem dobrej, znalazłem się najlepszego koleżu! Ja w to nie wierzę. Ależ to nie ma znaczenia. Nie wydaje mi się, żebym się pomylił co do tego, kiedy zadzwoniłem. A skoro się mylę, to ten detektyw najwyraźniej nie potrafi czytać zegarka. Co? Aż ty mały, natrętny dzieciaku! Okej, chyba sąd rozumie, o co ci chodzi. Zresztą, jak policja odpowiedziała? No, odpowiedziała tym, że pojawili się w ciągu 10 minut i chyba tutaj też nie muszę więcej wiedzieć. Dobra, więc 6:45, kiedy zadzwonił i natychmiast po tym... Tak, natychmiast po tym, jak właśnie był świadkiem tego przestępstwa. Pokażcie mi... Tak, autopsję. Czas śmierci 6:28, nadsąd gadał tam, że... Ten czas zgonu był nadzwyczaj dobrze udokumentowany, ale no tutaj mi się nie podoba to, że jest taka kilkunastominutowa luka pomiędzy tutaj czasem zgonu w raporcie autopsji, a czasem, kiedy Wellington faktycznie zadzwonił, więc to mi się nie podoba. Objection! Panie Wellington, czy możesz na to spojrzeć? Mówisz o raporcie autopsji ofiary? Nawiązując do tego, morderstwo miało miejsce o godzinie 6:28 po południu. No i co z tego? Powiedziałeś, że natychmiast zadzwoniłeś po policję po tym, jak miało miejsce morderstwo. Jednakże... W czasie, kiedy zadzwoniłeś, już była godzina 6:45. Tu jest wyraźna 15-minutowa luka. Czy temu zaprzeczasz? Tak!
Myślę, że sąd chciałby więcej usłyszeć na temat tego, co robiłeś w trakcie tej 15-minutowej przerwy. Świadek był szokowany w tamtej chwili, po tym jak był świadkiem tego okropnego morderstwa. To tylko naturalne, że on mógł być trochę zmieszany. Piętnaście minut bym ledwo dopasował do lekko zmieszany. Aaaa! Panie Wellington! Ty, tak? Wyjaśnij się, co robiłeś w trakcie tych 15 minut? Odpowiedz na pytanie. Ja... telefon... znaczy... Wypluj to! Ja... szukałem budki telefonicznej. Budki telefonicznej? Więc nie masz własnego telefonu komórkowego? Ty i twoje pytania. Jakbyś starał się otworzyć wszystkie warstwy matrioszki. Pewnie sądzisz, że jesteś czymś specjalnym. Świadku. Zgubiłem go! Proszę, szczęśliwy? Zgubiłeś go? Tak najpierw... co tam było? Najpierw okulary, teraz telefon? Co będzie kolejne? Banany? Znowu do tego wraca. Przepraszam. Niewiarygodne! Kupisz okulary, a teraz telefon! Musisz być bardzo wielkim fajtłapem, jeśli chodzi o twoje... no, twoją własność. Co? Więc ty niby sądzisz, że ludzie z pierwszych... no, z pierwszej klasy nie są... nie mają w ogóle prawa na zgubienie rzeczy? Nie słyszałeś o geniuszach, którzy mają tam jakieś dziwne cechy, czy dwie? Czy coś? Oh man, oh no, oh man, oh god, oh man, oh god, oh man! Więc czekaj sekundkę, on zgubił swój telefon. Nick? Ten telefon! Czyżby to był... Mówisz o tym, który Maggie znalazła? No, nie ma mowy! No, przypadek? Tak trochę chyba nie sądzę? Tego nie przewidziałem, no ja trochę w sumie mogłem. Ale no, powiedz mi o tym może więcej. Panie Wellington! Gdzie teraz jest twój telefon? Czym tak się ekscytujesz? Jesteś chyba trochę skołowany. Mam swój telefon, żebyś wiedział. Proszę, oto on. Czemu się teraz skojarzyły te gwiezdne jaja i ten moment, że muszę coś wyznać? Nie ma na sobie stanika. Proszę, oto mój. Okej, rozumiem. No to chyba masz swój telefon. A myślałem, że może to jest jego telefon? No to chyba nam wyjaśniło tę sprawę. W trakcie morderstwa świadek nie miał swojego telefonu, ponieważ on go zgubił. I w związku z tym, jego opóźnienie przy zadzwonieniu do policji było wywołane poszukiwaniem budki telefonicznej. No, to tak w skrócie. Chyba można tak to po prostu ująć i tak to zostawić. Czy masz dalsze pytania, panie Wright? Mam jedno. Szukałeś budki, która... jest tu? Ta, to jest coś, co mi się na pewno nie podoba. Wysoki sądzie! Te zeznania nie mają w ogóle żadnego sensu! Nie wierzę, by była potrzeba, żeby świadek miał potrzebę szukania telefonu. Jak śmiesz! Nie możesz mówić takich absurdalnych rzeczy! Masz jakiś dowód, czyż nie? No, tak, no... Skąd to wahanie, Phoenix? Więcej pewności! Ja jestem wybitnie pewny, że to o to chodzi. Po co miałby szukać coś, co jest pod jego nosem? A że no niby słyszało się też opowieści o panie Hilarym, co miał okulary na nosie, a szukał ich mimo wszystko. No, niby się takie rzeczy zdarzają, ale to trochę byłoby głupie. Dobra, więc to jest to zdjęcie. Jedynka, tak? Jedynka, jedynka, jedyneczka, jedyneczka. Proszę bardzo, sędzio. Spójrz tylko. Na zdjęcie z miejsca zbrodni?
Czy jest tam jakiś problem? Tak, jeden wielki prostokątny. No no, ze zdjęciem nie ma żadnego problemu. Ale jeśli nie pojmujesz mojej logiki pod tym, jak się na to spojrzy, to chyba z tobą coś jest nie tak. Nie! To budka telefoniczna! To się zgadza. Wszystko co... Czekaj, co oskarżona? Chyba co świadek musiał zrobić, to była jakaś literówka czy coś. Czy pomyłka. Ale jedyne co musiał zrobić to... po prostu wykonać 3 kroki naprzód. Panie Wellington, czemu nie użyłeś telefonu, który jest przed tobą? Ogn! To jest dziwny okrzyk. No co, tak było napisane, więc tak czytam, nie wolno mi... A co ci udowadnia to, że przestępstwo było zgłoszone trochę później? Świadek nie potrafi wyjaśnić, co on robił w ciągu tych 15 minut. I to jest wystarczający powód, żeby rzucić spojrzenia? Rzucić podejrzenia na jego zeznania. Tak, to się zgadza. Co masz do powiedzenia, świadku? No cóż, jego zęby mówią same za siebie. A one się, no bardzo boją chyba Feniksa. Więc chyba ten telefon jest rzeczywiście jego nick. Pewnie musiał on zabić Dustina, żeby odzyskać swój telefon. Ale Maggie powiedziała, że ona mu go odda. Więc nie było powodu, żeby on go zabił z tego powodu. No i mało tego, wciąż mamy telefon, który ona znalazła. Ale jeżeli on nie szukał swojego telefonu, to szukał może czegoś innego. Szukał? Panie Wright. Tak, Wysoki Sądzie? Czy masz jakieś opinie na temat tego, no, wszystkiego, z czym chciałbyś się podzielić z sądem? Czy dasz nam wyjaśnienie, co świadek robił w ciągu tych 15 minut? No cóż, jest jedna rzecz jeszcze. Jedna rzecz, która jeszcze była na miejscu zbrodni, która, no, rzeczywiście mogła być całkiem niełatwa do znalezienia. Po prostu, no, była ona pod ciałem ofiary, były to właśnie te okulary. No i jeszcze one tym bardziej pasują, skoro on pomylił banan z rękawicą. No to... No chyba tam właśnie było mówione, przecież była kwestia, że ma kiepski wzrok, czemu tego nie zakładał, czemu nie miał na sobie, więc pewnie wtedy też tak było, że po prostu miał okulary zdjęte i ich szukał, bo były pod ofiarą. A skoro ofiara, no właśnie, zdjęła te okulary, kiedy spadała na ziemię, to chyba jest jasne, że ten gość jest mordercą. Okej, jeżeli nie jest przekonujące, to będę ukarany. Pomyśl uważnie, zanim coś przedstawisz, panie Wright. Tak, znowu ten pasek się pojawi, zdrowia. Tak, chyba też w ogóle o tym nawet nie mówiłem, że właśnie a propos tego paska, że my to jakby zdrowie tracimy, jeżeli albo w złej chwili zły dowód przedstawimy, albo właśnie w takim momencie jak ten. Znaczy co ja gadam, właśnie teraz przestałem dowód. Znaczy też mi chodziło o to, że także mogą być takie momenty, że jest kilka jakichś opcji dialogowych do wyboru i też tam muszę właściwą wybrać, bo też niewłaściwa może się kończyć karą, więc na to też trzeba uważać. Więc czemu nie zadzwonił? Ponieważ to jest coś, czego szukał. Panie Wellington. Co? Nie rób tego! Prawie doznałem zawału serca! To są twoje okulary, prawda? A! Gdzie je znalazłeś? No chyba sąd słyszał właśnie do czego się przyznałeś. Do tego, że to są twoje okulary. I powiem ci, gdzie one były znalezione, panie Wellington. Były one pod ciałem ofiary. Pod ciałem ofiary? Ta, wiesz już pewnie do czego zmierzam z tym, co nie? To teraz, czekaj sekundę, chwileczkę, moment. Nie przyznałem się, czy potwierdziłem czegokolwiek. Wysoki Sądzie, myślę, że odpowiedź jest tutaj bardzo oczywista. Kiedy on upadał, Dustin Prince schwytał
okulary sprawcy. Sprawca wiedział, że on musiał te okulary znaleźć. I jak szalony ich szukał. Ale czego nie wiedział, to tego, że one były pod ciałem ofiary. I dlatego on potrzebował 15 minut, żeby tylko zadzwonić.